Witajcie na moim kanale. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. No i kolejny odcinek ACS Dzień jak Codzień. Słuchajcie, przyjechałem właśnie do warsztatu. Patrzę, że Kamil już jest. Kurde. Cześć Kamil, a ty co już tutaj robisz tak rano? No, tak wyszło, że dzisiaj jestem wcześniej. Przyjąłem już jednego klienta. No i wprowadziłem auto, bo było na drodze. A, to jest chyba na pompkę spryskiwacza, czy pompka coś? Pompka spryskiwacza, tak. No, coś tam jest, już nie wiem, na karcie wszystko jest. No dobra, dobra. No, no to co, to do roboty, nie? No Kamil, tym autem, co właśnie wróciłem z domu, bo go testowałem, to tutaj z tyłu. No Niwo wygląda, że jest wszystko w porządku, wiesz. Po nocy nie opadł, raczej opadł minimalnie całością, ale nie jedną stroną, więc ten przewód, który wymienialiśmy, prawdopodobnie on był powodem tego, nie? Także znajdź kartę, wypiszę i no i może odbierać, nie, samochód. Słuchajcie, tutaj jest piękny samochód, zobaczcie sobie. M5 z Japonii. No i dowiecie się w dalszej części odcinka, co będziemy z tym autem robić. Auto przyjechało na sprawdzenie przedzakupowe i już od nas nie wyjechało, ponieważ okazało się sprzęgło do wymiany. Także będziemy wymieniać sprzęgło, a w dalszej części odcinka dowiecie się kiedy, jak i kto to zrobi, bo jak sami wiecie, do marca nie mamy terminów na tego typu rzeczy, ale w ACS-ie da się niektóre sprawy załatwić. Tak? Tak. Siema wujek. Siema. O, naładował się? Naładował się. Naładował się. Jak, na jakim etapie tu jesteś? Czujniczek zmieniony. Tak? Pokaż. Tak. Czujniczek. Poczekaj, gdzie on? A, tu jest, kurde ty. I co, był technologiczny odcinek, tak, nie? Tak. No. Słuchajcie, tutaj samochód przyjechał na takie sprawdzenie pozakupowe. Okazał się uszkodzony czujnik DPF-u. Niestety, znaczy niestety, no tu był czujnik starego typu, takich czujników już nie produkują, no zamieniają się na takie czujniki nowego typu, więc to zostało zrobione. Był też zapchany filtr paliwa, zgłaszał to system, okazało się, że tu jeszcze był oryginalny filtr paliwa, także... No auto widać zresztą, że długo stało, zanim zostało zakupione, więc nic dziwnego, że i filtr się zapchał i tutaj no czujnik DPF to już mógł wcześniej być uszkodzony. No dokładnie. No te rzeczy zrobiliśmy od ręki, dlatego że no, jest lista też dość duża, obszerna zrobiona, są hamulce do roboty, są jakieś wycieki, ale to nie jest nic pilnego już na teraz, więc klienta umówimy. A te rzeczy zrobiliśmy od ręki, klient się na nie zgodził, bo one mają bardzo duży wpływ na po prostu dopalanie się DPF-a i jeżeli byśmy tego nie zrobili, to klient pojeździłby chwilę i mógłby się zapchać DPF-a. Zapchany DPF tak naprawdę źle wpływa na kondycję silnika. No i tyle, tak? To co, składasz resztę? Tak, tutaj z DPF-em to jeszcze trzeba będzie pojeździć, podiagnozować, bo jak zdjąłem tutaj osłonę silnika, to zobacz, że to wszystko jest tutaj okopcone. No bo nie wiadomo, czy on nie jest zapchany, nie? Może być DPF zapchany, dlatego tutaj, wiesz, spaliny idą w... No po prostu wracają, na nie? Zewnątrz się dobra Kamil, to w takim razie tym autem wyjedziemy, wrzuć od razu ten... Kompa i zobaczymy, co się dzieje, nie? I tyle. Właśnie przyszło sprzęgiełko do M5-ki. Sebuś, ty już jesteś? Jestem. O, siema. Jak tam zróbeczko? No. Siema. Mało do przodu. Zobacz, tu zabawki dla ciebie. No i fajnie. Sebuś właśnie będzie w sobotę robił fuchę. Także nie gadajcie, że tylko wujek takie rzeczy robi. Jak ktoś potrzebuje kasy i chce sobie dorobić, to w ACS-ie nie ma problemu. No, szczególnie przed świętami. Jak trzeba kupić telefon, nie? No. Bo się zepsuł. Ale dobra, masz tutaj całe sprzęgiełko. Zobaczcie, tu jest instrukcja montażowa. Tu jest właśnie to zabezpieczenie, o którym wielokrotnie mówiłem. Nie wiem, jak inni mechanicy to robią, czy nie czytają instrukcji, bo każdy prawdziwy Polak, słuchajcie, instrukcji nie czyta, nie? Robi wszystko intuicyjnie. No. Ale zobaczcie sobie, sprzęgło jest zabezpieczone. Sebuś wam opowie, bo tu są takie pewne znaki. Tak. V10 jest o tyle dobrze, że jest tutaj kropka. Mhm. Na kole dwumasowym jest kropka. I tyle. I tyle. I zakładasz właśnie tak, w ten sposób, bo je można też różnie założyć, tak, nie? No i tyle.
Jest jedna tarcza, druga jest tam w środku. I tyle, no dobra. Zobaczycie sobie wszystko, bo tak naprawdę ja jutro też będę w warsztacie, więc przy okazji nagram jakieś urywki i pomogę też wyjąć skrzynię biegów, bo ona nie jest taka leciutka. Bo swojej kobiecie będę wymieniał opony z letnich na zimowe. Jak wiecie, jest już minusowa temperatura i zapowiadają śniegi. Mam nadzieję, że będą, nie? No, to się fajnie by było. Podriftuje, nie? Czekam. No dobra, to tyle, no. Działamy, przebieraj się i zaraz coś ci tu wprowadzę, bo jakiś samochód na klocki chyba jest, wiesz? I taki przegląd. No także, bardzo fajnie. Także dzisiaj będzie taki, wiesz, lajcik. Piątek, piąteczek, piątunio. No, to mi się podoba. I jak wujek? Można wyjeżdżać, tak? Tak, możemy wyjeżdżać. No dobrze, słuchajcie, wstawię do wujka kolejny samochód na szybki serwisik, można powiedzieć, no nie serwisik. Nie działa pompka spryskiwacza W39, więc wjeżdżamy, no tam niestety trzeba nad kole zdjąć, żeby się dostać, ale damy radę jak zwykle. Wujek, słuchaj, jak zaraz ci przyniosę te spineczki do nadkola, te cieniutkie, wiesz, i pompkę, tak? Tak jest. I jak to rozbierzesz, to od razu zatrzymam. A, widzę, zobacz co tu było. Kurde, tu ktoś nitował w ogóle. Dobra, robione po polsku. Nie no, weź te nity zlikwiduj, ja ci spinki oryginalne dam, nie? No dobra, jest manual, to sobie go tu ustawisz. Słyszałeś, że tuleje reakcyjne są... Trzeszczą. Pływające z tyłu. No to weź to zobacz, jeżeli zobaczymy czy mają luzy, nie? Myślę, że mają duże luzy. Słuchajcie, a tutaj Kamil robi poważną naprawę. Tak? Zastanawiasz się, tak? Co dalej? Ha, zobaczcie co Kamil tu robi. Zdjęliśmy tu głowicę, ponieważ silnik brał ogromne ilości oleju. Okazały się do wymiany prowadnice zaworowe, wszystkie zawory, no i oczywiście uszczelniacze. Dookoła powymieniane zostały przewody wodne, kruczce. No tak naprawdę bardzo dużo rzeczy, uszczelki podstawy filtra, uszczelki pompy wakum. Tu wcześniej, jak widzę, jest nowy silniczek, walwetronika został wymieniony. W każdym razie Kamil robi tą poważną naprawę pod okiem Pawła. Na razie wszystko idzie dobrze i co tam? Nauczyłeś się parę rzeczy? No pewnie, że tak. No, kolejna nauka, tak? Cały czas się uczysz. Cały czas się uczy. Ale to znacie ten temat, że cały czas się ktoś uczy, nie? Jest to bardzo znana sprawa w Polsce. No dobra, Kamil, to przygotuj sobie ten rozrząd, tak? Bo trzeba rozrząd włożyć. Śruby wszystkie tam ci wrzuciłem, uszczelkę pod dekiel i tak dalej. Chyba, że zamontujesz po prostu kolektor ssący. No nie wiem, jak tam. Chyba kolektor, bo tutaj poczekam na Pawła, bo wiem, że on no, dokręcał tutaj tą nadstawkę z wałkiem, z wałkami, bo jeszcze walwetronika i nie wiem, jak tam, co z tym, nie? To wiesz co, Kamil, to w międzyczasie w takim razie, jak czekasz, no tak, bo nie chcesz popełnić jakiegoś błędu, nie wiesz, na czym skończył. Kolektor mogę zakładać. No kolektor możesz zakładać, ale wiesz co, podłącz mi tą E61 czy E60 to jest, no nie wiem. E61, co wujek wymieniał. Mhm. Pokasuj te błędy i sprawdź, jak tam wygląda ciśnienie DPF-a. Ciśnienie DPF-a, dokładnie. Sebastian, wiesz co, bo tutaj silnik ledwo odpalił, a jest minus 2 stopnie. No, prawdopodobnie sterownik albo świece, więc zadzwonię do klienta, czy mamy to sprawdzić i zrobić. No i z tego co widzę, Maska chce zabić. Maska chce zabić. No dobra, słuchaj, bierz się za te hamulce, bo to jest ustalone na mur beton, a resztę zadzwonię, bo jest godzina, która... No, po 8, także zaraz zadzwonię, nie? Dobra. O, dzień dobry, no. Witam. Jak tam podróż? Dobrze, w porządku. W najlepszym momencie miałem spokojną, czystą drogę. Lekko tam popadało przez chwilę, ale udało się dojechać bez problemu. Słuchajcie, to jest klient, który przyjeżdża do nas z Bytomia, tak? Tak jest. I przyjeżdża całą flotą do nas, sobie rano wyjeżdża, robimy serwis, sobie wraca i tak dalej. I właśnie wczoraj był samochodem, w którym boryka się... Z przegrzewaniem silnik oleju, tak. Tak naprawdę o olej głównie chodzi, tak. Nie? I słuchajcie, pan był w ASO, coś tam, zbywanie, tak ma być i tak dalej. Zaczęliśmy z tym walczyć. Wczoraj podjęliśmy wymianę pompy wody i wymiennika ciepła. I stała się rzecz taka, że jak pojechaliśmy na próbę, to zaczęło wszystko w drugą stronę działać, czyli nie dogrzewa się teraz. Temperatura spadła do 32 stopni w czasie jazdy, jeżeli chodzi o temperaturę cieczy, więc w aucie jest delikatnie chłodniej.
ale jestem zadowolony mimo wszystko, bo przynajmniej jestem spokojniejszy, że auto nie ulegnie żadnemu uszkodzeniu. Ale wczoraj zrobiliśmy jazdę testową i doszliśmy do wniosku, że po prostu wina leży po stronie termostatu cieczy. Termostat został zamówiony, o dziwo w żadnym serwisie nie ma od ręki tego termostatu, w zamiennikach nie występuje, więc ja go zamówiłem i w przyszłym tygodniu pan przyjedzie, dobra, dokończymy temat, może nawet zrobimy o tym odcinek, żeby było po prostu wiadomo, bo podejrzewam, że nie tylko pan się z tym boryka. No. Czytałem wiele opinii w internecie i dość sporo osób zaczyna mieć z tym problemy. No właśnie. W momencie jak ja rozpocząłem moją przygodę z F-ką, w internecie nie było ani słowa na ten temat. W momencie jak już temperatura w pewnym momencie przekroczyła mi 116 stopni cieczy chłodzącej, no to zacząłem drążyć temat. W serwisie za każdym razem mówiono mi, że są niedokładne wskazania, bądź że samochód powinien w taki sposób właśnie zachowywać, co no, było dla mnie nierealne ze względu na to, że w rodzinie cztery samochody z tym silnikiem i żaden nie miał takich objawów, także no. A najgorsza w ogóle sprawa, z tego co pamiętam, auto, bo ja wczoraj jak robiłem diagnostykę, to on dokładnie jest z 2014 roku, czyli tam jest silnik B47. Dokładnie. I tam powinien być olej 0W30, 0W40 można, ale niekoniecznie. 5. I słuchajcie, co zrobili w ASO? Standardowo do silnika wlewany był 5W30, jeżeli chodzi o pierwsze serwisy. W momencie, w którym robiłem ostatni serwis, za który zapłaciłem bagatela prawie 4000 zł, wlali mi niewłaściwy olej, bo to było 0W20. No i tracę wiarę w serwisy renomowane, wolę korzystać z usług pana Adama, który gwarantuje spokój i komfort psychiczny. No jest mi miło. No kurczę, no 20 się wlewa do nowoczesnych silników. Dobra, ale to pomijamy. Dzisiaj przyjechaliśmy z X-em trzecim na serwis automatycznej skrzyni biegów. I zrobienie zbieżności. Jeszcze mi pan zerknie, tam jakiś czasami szumik się pojawia dzisiaj. Bo mam już, wie pan, przeczulenie, że tak powiem. No tak, to... Tam była przygoda z lewym przednim kołem. Auto dostało lekkiego strzała, jak mamuśka wyjeżdżała, że tak powiem, spod domu. No chciałbym, żeby pan to zweryfikował. Wszyscy mi zawsze mówią, że jest wszystko okej. Okay. Ale a pan uważa, że nie okej, okay, i tyle. I wychodzi na a w ogóle pan jest instruktorem nauki jazdy, więc coś o kierowaniu wie. Odrobinkę, nie? Dobra, kluczyki i zapraszam do poczekalni. Dobra, i tyle, będziemy działać. Dzięki. Dziękuję bardzo. Wujek, do tamtego auta zamówiłem te rzeczy, więc go wypchnęliśmy, a tutaj masz naszego stałego klienta, piękną X-trójeczkę. Okay. Tu masz cały zestaw. No co ja ci będę mówił, wiesz co masz robić, nie? Jest olej, są śrubki, jest wszystko, zakręteczki, także sobie działaj i bo jeszcze tu musimy zrobić geometrię w samochodzie i się przejechać. Dobra. Tak, słucham. Dzień dobry, Adam Kunc się kłania. Dzień dobry. Tutaj odnośnie autka, no klocki to wiadomo, robimy. Zawieszenie jest sprawdzone, ale wie pan co, tu jest też inny problem. Ja samochód ledwo odpalił na tym zimnym. Wie pan co, tak coś ostatnio łapał, że z rana go jak odpalałem, to klepało budą. A teraz on mi bardzo długo kręcił, wszystko wskazuje na to, że są po prostu niesprawne świece żarowe bądź sterownik. I teraz ja właśnie dzwonię w tej sprawie, czy to robimy, bo powiem tak, jeżeli, bo może się okazać, że i sterownik i świece są do wymiany, a tak naprawdę to jest wszystko przy jednej robocie i niestety wyszłoby to 1160 zł. I czy mamy to robić, bo... W sensie jako całość. Tak, jako całość, bo możemy same świece, możemy same... Tak. To robimy, tak? No całość, od razu, pewnie. To robimy, bo możemy to zrobić, dlatego dzwonię w miarę wcześniej, żeby to po prostu na dzisiaj ogarnąć, nie? Jeżeli się da, to super. No dobra, to tyle. To w kontakcie dam znać, jak będzie autko gotowe do odbioru, nie? Fantastycznie. Dobrze, dziękuję, do usłyszenia. Do widzenia. Halo? No cześć, Paweł, odzwaniam, bo nie mogłem rozmawiać. Ale słuchaj, mam takiego znajomego, jest to handlowiec BMW Inczka, jest wiesz, od nowych samochodów i kupił sobie w całkiem fajnym stanie BMW serii 8, E31, tak. V12, no ale ma problem z wydechem, w sensie jest przerdzewiały, zwłaszcza ostatnie elementy wydechu, nie? Czyli końcowe wydechy. Tak. No i tak myślał o jakimś, wiesz, modernizacji tego wydechu. Ja mu zaproponowałem, że może w MTK-u fajnie byłoby zrobić chociaż same końcówki na razie, skoro reszta jeszcze się kupy trzyma, to żeby te końcowe zrobić, żeby no pewnie. Charakteru. A ja wiem, że ty z MTK-iem tam trochę współpracujesz, z tego co pamiętam. Dobrze kojarzysz? Tak, dobrze kojarzysz. Czy
byłoby w stanie się zorientować mniej więcej, jakie byłyby to koszty. Dobrze. To ja bym go wtedy do ciebie może podesłał i on tam by dalej, wiesz, ten temat pociągnął. No dobra. Końcowe wydechy do V12, ósemki starej. No dobrze, to ja... Może z klapami, czy bez klap, wiesz. Dobra. Jakieś dwie opcje przedstawne. Okej, to ja do niego zadzwonię i jak będę coś wiedział, to dam znać i tyle. No, bo oni sami się będą orientować, jak to wygląda, nie? No, w takim samochodzie. Dobra, dobra. Nie chodzi o, wiesz, od początku do końca, tylko... Nie, chodzi o końcowe te wydechy, czyli... Bo tam dwa są, prawda? Z tego, co kojarzę. Tak. No dobra. Z żadnymi końcówkami, wiadomo, nie? Tak. No dobra, dobra, to tyle. To jak będę miał chwilę, zadzwonię, zorientuję się i dam znać. No. Nie, okej, okay, dobra. Dobra. Dziękuję ci bardzo. No, wszystkiego dobrego, cześć. O, wujek, masz czujniczek. Co, dobra. wyciek jest, dobra, tak? Tak, czeknie tutaj. Weź tam poświeć. Zobacz. A, no to standard, no dobrze. Tutaj widać, o, krople wiszą na... No tak. Osłonki wymienione, tak? Tak. Co, połamane były? Nie, one są całe. Tylko, wiesz, tylko chodzi o uszczelki pewnie. Już są wygniecione i być może przez to lampy tam parowały, albo coś się działo. No dobra. Dzień dobry. O, dzień dobry. Witam najwierniejszego... widza. Cześć. Słuchajcie, najwierniejszy widz na każdej, zawsze na czacie jest. Oj, no. Chyba nie. Oj, tak, to. Dziękuję. Tamten też. Cześć. Także tak, słuchajcie, Alpinka przyjechała. Ją tylko poznać można po kołach, bo to jest wersja, która nie jest oklejona. Były Slipper. Takie wersje. Slipper tak zwany. No. Przed chwilą właśnie pokazałem jedną w X2 na światła. Jak to jedzie? Jak 23-letnie auto jedzie. No dobra. Super, to co, tablice do M-ki są, tak? Tylko mi szkoda, bo kurczę, pierwszy raz sól dzisiaj. No właśnie, to jest masa. A była pochmurność. A kurczę, posypali. No, bo u nas tam ogólnie to taki chałem trochę z duszą na ramieniu, bo u nas było tam tak zero i tam rano sypali. No tak, i to jest najgorsze, kurde. No ale co, no nic, umyjemy, no, nie? Nic się, no, dokładnie, będziesz trzeba umyć i tyle, nie? Tablice do M-ki są, tak? Są, są, już dalej. No dobra, to zakładamy. Prawda, to dali, kurczę, te duże takie. Ale i duże mamy podkładki, ja zrobiłem tak, żeby było dobrze, nie? Dobrze idzie! No nie wiem, co mam powiedzieć, no mój kolega sprzedał BMW-kę, kupił Mustanga. Cześć, Rafał! Chciałeś mi zaimponować? To otwórz chociaż maskę, no. V8 to V8, no. Ale hamulce Brembo. Jak była, tak? A wiesz, nowy kupiec, to tak. Kurde, jak się Mustanga otwiera. Słyszałem, że sprzedałeś. Nowy właściciel do mnie dzwonił. Wypytał o wszystko. Powiedziałem prawdę. O kurde, słuchajcie. Auto premium. Ale ty mu prawdę powiedziałeś, tak? Prawdę powiedziałem. I co, dobrze się sprzedał? Zadowolony? Każdy zadowolony. No i elegancko, no. No. Ale to kupiłeś w tym, w Szwajcarii? Nie, w Polsce? Ale to co, jakaś zamianka, kurde. O, ja wiesz, dłuższa historia. Dłuższa historia. Znaczy, powiem ci tak, akurat ten Mustang się w miarę dobrze prowadzi, bo poprzednik był kicha. Bo ja jeździłem takim Mustangiem na torze Poznań i naprawdę fajnie się prowadził. Dobra, pokażemy, widzą to też. Wydech, tak. Dawaj, wydech. I co, podoba się? Mnie się podoba, ale i tak wolę BMW-ki. Wiesz, ja jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, także nie powiedziane, że już niedługo wrócę. A, no dobrze. Nie, no. Miło, że przyjechałeś, nas odwiedziłeś, no. No dobrze, Rafała pamiętacie, wiózł nas na Nürburgring. Wróciliśmy cali i zdrowi, nawet policja nas zatrzymała i elegancko przyjechaliśmy, no.
No dobra, taki mały przerywnik, powiem wam, w pracy BMW. Tak. Czasem trzeba mieć coś. No dobra, to jest taka, o, karteczka i super, ja ją sobie przykleję, czyli tak, wskaźnik paliwa, o. No to jest taki temat, że tak, wlałem za 100, tam powiedzmy te 20 litrów i skoczyło, wskaźnik skoczył na 20. Rano wsiadam do auta, wskaźnik leży, rezerwa. No ruszam, jadę tam kawałek, no i on rośnie i rośnie do tych 20. No i to tak, bo nie jest zawsze, że tam zawsze pokazuje 20 litrów mniej, tylko... No dobra. Dobrze, to jest to. Gdzieś tam przywiesza, czy co? Obroty wiem, po... że jak z historią mi ściągali z tego gdzieś tam z Alpiny właśnie, to ten wskaźnik paliwa, bo nie wskaźnik, tylko czujnik. Poziomu paliwa. Czujnik poziomu paliwa, tak, są tak, dwa. Był kiedyś tam wymieniany. No to czyli któryś świruje. Albo ten lewy, albo prawy. To zajmiemy się to tym, nie? Sprawdzić. Obroty po wymianie. Po wrzuceniu parking. Nie? Czyli tam jak wstajemy, no to tak jakby jak się przerzuca na ten parking, no to te obroty tak jakby. Jest taki. Jest taki, tak jest, no, wiem o co chodzi. Albo w górę, prawie do zaraz. Tylko, że to jest na pewno ten problem tej pracy właśnie, z którą walczyliśmy, okay. Na 100%, nie? Także ja po prostu, bo myśmy tak, wymienić separator to i, i jest wyciek oleju, tak? Tak, tak, no. Wyciek oleju. Ja tutaj dobra. Mam tą... Oleju, dobra, ja sobie to sprawdzę, nie? Wyciek oleju, ręczny. Ręczny, no to moim zdaniem za słabo trzyma. Bo mówię, z tyłu wszystko założyłem nowe i... A szczęki też? Tak, szczęki a, też. A, no to regulacja, no dobra. Ja regulowałem tym, ale mówię, nie, nie wiem, czy to ja wiem, nie jak było to za robić. Ciasno, za luźno tam. Ale w każdym razie, no jak się wrzuca na ten parking, to i tak to auto czasami tak... Dobra, regulacja przesuwa. Ręcznego, miska skrzyni biegów. Cieknie czy coś? Nie, nie cieknie, tylko pomyślałem, że... Sprawdziłby potem, ją tam może trochę tak odnowić. A, rozumiem. Żeby po prostu. Nie? Dobra. Zobaczyć. Tam korozji trochę było, jak ten olej wymieniałem. O, dobra, odnowić tą miskę. Miskę. Olejową. Dobra. Miska olejowa. Miska skrzyni biegów też, tak? No. Olejową też. I ASP. Dobra. Aha, no i w te podpory mi chodzi, bo to podwozie ogólnie okay. Było robione, tak była usuwana korozja, tylko no nie jestem pewny, pewnie jak gościa miał na podnośniku, to ciekaw jestem, czy tam zrobił. Czyli jest fizycznie zdjąć i zrobić. Jakby trzeba było, to ja założę też nowe, bo może być tak, że przy zdejmowaniu się już szkodzą, ale one z zamiennika są dostępne po 5 dych. Także to nie jest jakiś wydatek. Podstawki pod podnośnik. Po... I tyle, no i co? No to wszystko to ściąganie na prawo, to co mogę. No i dobra, no tu wszystko mamy omówione. I tyle. Proszę dać znać. Jak się dojechało, nie? Bo ja to no. Zawsze, ja to powiem tak, ja, no serio, bo po takich naprawek człowiek też myśli, nie? Tam wszystko tak. Działa i tak dalej, ale ja lubię po prostu, tutaj mam weekend spokojny, no po prostu się martwię, tak jak to pan Damian w wczorajszym odcinku powiedział, lekarz, urolog i psycholog, nie? I coś w tym jest, no. No także tak, no. No tak poza tym, to drganie jeszcze tam może. No tak, ja zobaczę te drganie, pojeżdżę, jest chwila, nie ma teraz jakiegoś ciśnienia, potem nie, to sobie to zobaczę wszystko. No, a właśnie, miałem te rzeczy zapytać. A, bo ona jest urwana, tak, kurwa. A, dobra, to ja sobie zapiszę, Zobacz, dobra. A, i tu jest olej, dobra. O, a. Jedna flaszka dla Roberta. I olej dla nas, okej. Okay. Tamte to na Wigilię waszą, nie? Dobra, super. Będziemy pić zdrowie. Jeszcze jedno, jakby pan... Taką śrubę miał od tego, od jazma. Kurczę, bo ja tam jak zmieniałem tę hamulce, to jest ta 16, nie? Od tyłu. Innego jazma. Tak, dobra. Okej. Okay. No nie wiem, kupiłem dwie takie... Niby twardość jest ok, ale plus 15. A tak? Tu jest 16. Tu jest 16. Dobra, to ja. Dwie takie. Dobra, to ja zapiszę. No, żeby był porządek. No.
Ja lubię no tak. I kurczę, tak, to wykładzina, nie wiem. Tak, z tym to będzie ciężko. A to w ogóle ktoś, to jest popalone, nie? Znaczy, od papierosa? Pewnie tak, tylko że to już jest, ja już kupiłem. A, to jest po prostu jakaś. Bo ta, co było oryginalnie, to była zalana olejem. Rozumiem. To już lepsze to niż tamte. Ten jej cały olej też tam śmierdzi w tym samochodzie. Okej, dobra. Alpina. Telefon mam, to nie wpisuję. Kluczyk poproszę, wszystkie rzeczy zabrane. Nie, jeszcze nie. A, no dobra, to tyle. Jak wujek? Okej, gotowy. Czyli wyjeżdżamy tym, tak. Wygrzewamy, zobaczy, wygrzewamy, czy wszystko w porządku. Wygrzewamy, odpowietrzamy i ready do oddania. Dobra, no to słuchaj, to dostaniesz teraz bardzo fajny samochód. Gruba robota. No. 550. Mhm. F10. Super. Czapki do zdjęcia. Super. Elegancko, przy piątku to tak. Znaczy zacznij sobie po prostu porozbierać i od poniedziałku będziesz po prostu jechał z tematem i tyle, nie? No dobra, to co? To wyjeżdżam. A! Tak, ja zapomniałem, że... Ale niech się pan nie przyjmuje, ja za każdym razem też zapominam. I nie wiem, czemu to zmienili. Zrobili to jak w Fordzie albo czymś, nie? Jednak tu w centrali było dobrze, nie? Zaraz ja zjadę tam, zobaczymy, bo widzę, że tu jest coś nie ten... Właśnie widzę. Położenie. A on ściągał w którą? W prawo. W prawo. No to było w prawo, to było źle, bo było widać. Widzę właśnie, nie? Czyli mamy tak, ach kurde, ten start stop cholerny, nie? I dość dużo jest. Czyli tutaj by trzeba zrobić fasolki, żeby zrobić regulację lewego koła. Bo to jest kąt pochylenia koła, nie? I dlatego też wyprzedzenie sfożnia wyszło. Tylko sfożnia nie ma takiej dużej różnicy, a tu jest duża. Jakby się go wyregulowało... To koło po uderzeniu. A. To ja przypuszczam, bo ja tego nie robiłem, że oni tak zrobili. Spieprzyli. Że... A gdzie to było, w ASO robione? Nie. Wie pan, kolejni fachowcy z Bytomia, którzy zajmują się tylko zawieszeniami od 20 lat. No dramat. I teraz jest też w ogóle średnia wyszła do dupy, nie? Powinien być na zero. Tył wyszedł idealny, a tu przez tą lewą stronę jest ten. Dobra, przejedziemy się, zobaczymy, czy nie ma, czy nie ściąga, tak? Trzeba to zostawić i pomyśleć, co z tym zrobić. Panie Adamie, ja po prostu, wie pan jak zrobię... Jak podjedziemy do warsztatu po jeździe testowej, ja sobie zobaczę, czy jestem w stanie coś tu wymyślić. Bo Amor jest założony nowy z tego, no co tak, wiem. Tak, no to Amor tak to... się zastanawiam, bo prawdopodobnie to są tylko jeden Amor wymienili. Najprawdopodobniej to zaraz zerknę, to zerknę, 90%. Nie? Żeby nie było. No zobaczymy. No. Nie, no ten jest czyściutki, nie? Bo widać, że jest taki... Zobaczymy z drugiej strony, ale odbój zostawili stary, kurwa. Powinien być żółty. Amortyzator jest bardzo zabrudzony, tu jest piachu od cholery, także zostawili tą stronę starą, a nawet panu odboi nie zamienili, tylko włożyli sam amortyzator, poszli po prostu, a te odboje kosztują 80 zł, no. Pozdrowienia dla specjalistów, pozdrowienia. Tak jest. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Sprawdzimy jeszcze, bo oni tam jest różnica w tym przestawieniu, nie? I zobaczmy, tak. Tutaj ręka wchodzi, tak? Jest ok. Zobaczmy z drugiej strony. O, proszę. Ile? I to jest ta różnica, nie? O, tam tak wkładałem. Jest różnica palca małego. Także będzie trzeba, szczerze to najlepiej będzie oba wymienić, żeby było porówno. No. Obie strony zrobimy. Od razu i oba amortyzatory. Bo nie będziemy zostawiać tego, tak. To jest jednak bezpieczeństwo, nie? I no, muśka musi mieć, wie pan. To jest auto dla niej i ona się chce z tym autem związać na dłuższy czas. Rozumiem. Chcemy go doprowadzić na pewno do stanu idealnego, tak żeby ona miała ten komfort psychiczny. Dobra, to zapraszam do biura. Oczywiście. 550 jest już rozgrzana, więc wjeżdżam do wujka. Tutaj jest bardzo duży pobór oleju, więc zdejmujemy czapeczki. Zobaczcie sobie, co się dzieje. Jak się przegazuje, jest jedna wielka masakra. Także wjeżdżam, zdejmie się głowicę.
tak. Bardzo rzadko podejmujemy się wymiany samych uszczelniaczy, ponieważ bardzo często powodem brania oleju są zużyte prowadnice zaworowe. Tą głowicę, którą Kamil właśnie z Pawłem robi, tam się okazało, że nawet wszystkie zawory trzeba było wymienić, więc taka wymiana uszczelniaczy jest, myślę, że mija się z celem i ja jako po prostu warsztat nie chcę ponosić odpowiedzialności za wymianę uszczelniaczy, a później klient dzwoni, jest niezadowolony i tak dalej. Wolę tego nie robić i tyle. Także wjeżdżam 550 do wujka na stanowisko. Zanim wjadę, to jeszcze przegazujemy, żebyście sobie zobaczyli, jak bardzo dymi ten silnik. Zobaczcie sobie. Jakieś pół roku temu robiliśmy tu turbosprężarki. Po zrobieniu turbosprężarek, uszczelnieniu silnika, silnik działał prawidłowo i po jakimś czasie znowu zaczął brać olej, także zrobiliśmy diagnostykę i padło na głowicę. Co, wujek? Prawdopodobnie tu trzeba zderzak zdjąć, bo w siódemce wychodzi bez problemu, a tutaj niestety nie będzie tak łatwo, aczkolwiek musisz sobie to zobaczyć. No. Dobrze, że idzie weekend, będę miał czas na przemyślenia, jak to zrobić. Oczywiście na sucho się nie obędzie. Widzę, Sebastian, że gotowe, tak? Gotowe. Teraz wiesz, czym wjeżdżam? Tak, wiem. Czym? Szefowej autem. No. Szefowa dojechała klocki. No jak zwykle, no. Ja tak, nie tak, wiem, ja, tak. Ja wymieniam raz, ona dwa razy. No, zero-jedynkowa zero. Jazda. Hamulec gaz, hamulec gaz. Nieprawda. Szefowej zakładacie tańsze klocki. Szybciej się zużywają. Sebuś, masz tutaj klocki, tam są na tył, a ja już cofam cylinderki, nie? Tylne. No. Tam panowie? Że mamy nadzieję, że dobrze będzie. Wszystkie para, wszystko poustawiane i tak dalej? Tak, Kamil, no dobra, to co? Silnicy, to co, ja odpalam czy ty? Możesz ty odpalać. Tak, mówisz, a jak coś to będzie na mnie, nie? No. Czekaj, bo tu słoń się uchował. A, skąd ten słonik? Na szczęście. Tak. No dobra, to odpalam. Trzymaj, patrzamy. Patrzamy. Valvetronic. Musi się ponapełniać. Szklanki się muszą ponapełniać i będzie pracował równo. Puściłem test, jest na zielono, także nie ma żadnych błędów. To zróbmy tak, żeby nim wyjechać i go wygrzać. Dobra? Tak. Wujek, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Matki Boskiej, zaczynamy. Pieniężnej było. Zaczynamy weekend. Dobrze. A Sebuś zaczyna sobotę. Zaczynam sobotę. Przygotowujesz sobie? No dobra, pomogę ci ten wydech. Wyjątek, jeszcze są sobie pojazdy. Dobrze. Chłopaki mnie wołają do M-ki, bo znaleźli coś. No. Pokaż sobie, co tam jest. Zobacz, jak przewody wyglądają. Kurde. Zwarcie na kostce. Zobaczcie sobie. Dlatego Kamil nie mógł zrobić ustawienia sprzęgła, wiesz? Tak. I. Znaczy, powiem ci tak. Tak czy siak trzeba skrzynię wyjąć, żeby te kable naprawić. Tak. Jak zdejmiemy skrzynię, zobaczymy, jak wygląda sprzęgło. Decyzja i tak jest na wymianę sprzęgła, więc to zrobimy. I przy okazji właśnie te wiązki przejrzymy. Generalnie chciałem ci powiedzieć, jak będziesz to zdejmować, to zwróć uwagę, bo tak, wiesz, różnie bywa, no. Kurde. No tak, słuchajcie, tak to bywa. Auto stoi, mały przebieg, a kabelki jednak, otulina kabelków się starzeje i popękała tak naprawdę. No dobra, to co? To jutro Sebastian się widzimy, tak? No, widzimy się. Dzień dobry w sobotę. Właśnie przyjechałem do warsztatu, żeby
no, w swoich samochodach, którym jeżdżę ja i moja kobieta, zmienić opony letnie na zimowe. No i też przyjechał samochód, o taki samochód. E24, auto przed chwilą zostało zrzucone z lory, przyjechało z Niemiec. No mamy tutaj ogarnąć całą mechanikę, no autem wjeżdżałem. No i powiem wam, że już słychać, że tam piszczą mocowania górnych amortyzatorów, jakieś inne tam rzeczy. Dostanę listę od klienta i wpiszemy go na termin marcowy lub kwietniowy. Klient akurat miał transport, więc samochód przyprowadził, a my już sobie zrobimy w międzyczasie diagnostykę tego samochodu, zrobimy jakiś kosztorys i na przełomie marca, kwietnia będziemy działać. Tutaj właśnie już wjechałem Mariczki samochodem. Tylne koła już zmieniłem na zimowe. Przednie są jeszcze letnie, ale dodatkowo będę musiał tu jeszcze wymienić tarcze hamulcowe z przodu. Jak byliśmy na Nürburgringu, no nie mogłem się opanować i bardzo, no i pojechałem grubiej niż planowałem i trochę pokrzywiłem tarcze hamulcowe. Generalnie na zimno nie biją, ale jak się rozgrzeją, to biją, więc nawet nie opłaca się ich przetaczać. Idę zobaczyć, jak tam działa Sebastian. Cześć Sebuś. Widzę, że już działasz. Działam. No to fajnie. To jak będziesz ją zdejmował, to mnie zawołaj, nie? Ja tam będę sobie na kanale działał ze swoimi samochodami, okej? Dobra, okej. Wyjechałeś, widzę. Wyjechałem. Pokaż tą wiązkę właśnie. Zobacz. Kurde, wiesz co, ją by można kupić w tym Waso, ale nie będzie dostępna od ręki. I to jest właśnie ten od, wiesz, czujnik od sprzęgła. Słuchaj, no to weźmiesz to sobie na stół. No zrobię. Pojedynczo po prostu powyjmujesz piny, założysz nowe koszuleczki. Ładnie, wiesz, żeby króciutko tutaj było, nie? No tak. O tutaj i tyle, no nie ma wyjścia. Już. No. A jak sprzęgło? Pokaż. No tutaj jest. A, już zdjąłeś, tak? Pokaż. Wiesz co, no nie ma dramatu, ale nie, jest skrzynia już zdjęta. Jest już nadużyta, wiesz, w stosunku do nowej. Tak, nie, jest nie, nie ma co. To z dwojga złego, wiesz, dobrze wyszło, będzie święty spokój na długo, nie? Oczywiście. No dobra. Pokaż. Jezu, zobaczcie, co tu się dzieje. Słuchajcie, myślałem, że tą wiązkę można kupić. Niestety występuje z całym układem hydraulicznym ta wiązka i cały układ hydrauliczny do M5 E61. Jak myślisz, Sebuś? No, z 30 tysięcy. 41 tysięcy brutto, słuchajcie. No nic. Musimy to rozebrać i ładnie termokurczki od początku do końca zrobić i tyle. No nie mamy tu wyjścia tak naprawdę. Musimy to jakoś tak naprawić, żeby to działało. No. No. Dobra Sebuś, działaj. Długi Wiem, że tego dzień. Nie lubisz. Długi dzień mnie czeka. Miało być szybko. No życie. Cześć. No cześć. No zobacz, jak ładnie wszystko wygląda. No super. Zobacz sobie. Jakieś większe. Nie, takie same, tylko są, wiesz, są powlekane i wyglądają po prostu na większe, nie? Tutaj też już masz zmienione. Nie hamuje, to ja nie wiesz. Zobacz sobie. Dawno nie tylne koła masz już założone, zimowe. Przednie zaraz założę i możemy zamieniać się samochodami. Zrobiłaś zakupy? Co tak. Chciałaś? Kupiłaś? No to super. Nawet ponad. Nawet ponad, no dobra. Damy radę. No dobra, to składam i ten i działam. Super. Jak Sebuś idzie? No, pomalutku. No widzę tak, no nie ma wyjścia tak naprawdę, no. Wiesz. Bo albo byśmy musieli lutować całość, ale tam nie ma jak otworzyć nie, tutaj, nie? Tam nie ma jak otworzyć, bo jeszcze sprawdzałem. A jak mamy ciąć i dorabiać kable z pinami, to trochę tak, kurde, słabo, no. Mam nadzieję, że to zda egzamin. Termokurtki są bardzo wytrzymałe, elastyczne, więc to będzie działać, no. Będzie działać, no. No, tutaj ja tam tak. Tutaj ładnie zaleję z takim specjalnym klejem. No dobra, no. Więc będzie dobrze. Kamil, w poniedziałek, wiesz, to wszystko skalibruje i powinno być gites, nie? Jeszcze te wahaczyki pamiętaj z tyłu i tyle. No, powiem ci, że no dobra, miało być tak pięknie. Wiesz, zawsze te wahacze to można zrobić w każdej chwili, no tak naprawdę. No, nie spodziewaliśmy się, o. Tak naprawdę już byś dawno skrzynię zakładał. Nie zakładał, to już bym odpalał. No właśnie. Auto Mariczki ogarnięte. Idę teraz
do swojego GT5. Dziewiętnasteczki zamienimy na osiemnasteczki. Jakoś zimę się przejeździ. Trochę zabrudzony ten mój sprzęt. Trzeba będzie się wziąć za niego, jakiś detailing zrobić. Dociąganko. Sprawdzenie ciśnienia. I auto gotowe do zimy. Jakby ktoś z Was nie wiedział, to tu mamy taką tabliczkę informacyjną, jakie należy ustawić ciśnienia. Jest tu rozmiar, kół, przód, tył. Czy jeździmy z pasażerami, czy samemu, warto jest to zawsze skontrolować. Widzę, Sebastian, że już sprzęgiełko przygotowujesz. No. Wiązeczka zrobiona. Wiązeczka zrobiona. No proszę Pana, klasa. Klasa. No powiem Ci, że ten, ja mam równomiernie opony zużyte i przód i tył. Nie tak jak szefowa. Nie, na zero-jedynkowo. Zero-jedynkowo, ale z tyłu to już nie ma opon, no. Wiesz, równomiernie są zużyte, nie? Ale przód jest jeszcze okej, a tyłu już nie ma. Znaczy, no. Bo też w tylną napędówce, jeżeli ktoś agresywnie jeździ, to co sezon wypada zmienić... Tył na przód. Tył na przód, zgadza się. No tak. Żeby się równo zużywały. No tak. No ale ja wiesz, letnich na przykład ja nie mogę zmienić, bo z tyłu mam no tak. No inne szerokości, tył i przód, nie? Ale u mnie jest tak samo zużyte, także to wiesz, kwestia jak się jeździ, nie? Zgadza się. No dobra, Sebastian, to tu już sobie poradzisz, a ja będę uciekał, nie? Dobra. I tyle, a w poniedziałek po prostu wydech tylko założymy razem i ten, i Kamil zrobi wszystkie adaptacje i, no. I tyle, no. Także jak coś to... Strzałęcy. Dobra, do poniedziałku. Do poniedziałku. Witajcie, mamy już poniedziałek. Jak Wam minął weekend? Bo mnie bardzo szybko. Wujek jest już w robocie, zobaczymy jak tam działa z 550. Siema wujek. Siema, siema. Widzę, rozkręcasz wszystko. Tak, ciąg dalszy. O. Rozbiórki. No powiem Ci, zjechał Sebuś z tą skrzynią biegów i wiązka cała do roboty. No widziałem coś właśnie na zdjęciach. No masakra. I myśleliśmy, żeby kupić tą wiązkę, ale niestety występuje z całą hydrauliką i koszt jest 41 tysięcy brutto. Empower. W końcu to M5. Tak jest. No dobra, działaj. Sebuś wróci, to wiesz, założycie ten wydeszek. Kamil porobi wszystkie inicjalizacje, ustawienia i testujemy. Właśnie wydech chłopaki montują. Tam widzę, spuszczasz klimatyzację, wujek? Tak. Dobrze. No i fajnie. Kamil zaraz przyjedzie, to też to wszystko porobi. No właśnie. Będzie można testować. No, mam nadzieję, że się udało. Nie no, myślę, że tak. No. Siema, Kamil. Siema. Widzę, bułeczkę zjadłeś, ale już tutaj obiadek tak przygotowany. Słuchaj, bo musiałem z maszyną tu przyjechać, bo niestety stary ojciec zapomniał ściągnąć klimę. Aha. I musieliśmy z maszyną przyjechać, więc pamiętaj, jak będziemy robić jakiś serwis klimatyzacji, to trzeba skalibrować maszynę. Dobrze. Bo na pewno, wiesz, się rozkalibrowała. Jak tam, wujek? Chcesz mnie wkręcić w coś znowu? Trzeba coś odkręcić, nie wiem, to jakieś rurki są, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. O kurde, a bo to dopasiona wersja jest w ogóle, nie, kurde. Nie, w ogóle ja się słabo czuję, chyba do domu muszę jechać. To Kamil, idź po komputer i jedziemy okay. Z tematem, nie? Dobra, dobra. Tylko może od razu przynieś ten prostowniczek, bo to zrobimy tu na tym, na podnośniku, dobra? Dobra. Ja zaraz przestawiam tam samochody i jedziemy z tematem. Dobra. Bo też przyszła sonda Lambda do tego auta, co tam głowicę robiłeś. No to jest fajnie, bo będzie można zjechać samochodem i go poskręcać do końca, nie? Tak, tak. Diagnostykę robisz? Tak, i się skanuje. No tak, tam jest błąd w skrzyni biegu, zobaczcie sobie. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Teraz są przyucze wartości zaworków. I zaraz na odpalonym silniku zrobimy przyuczanie momentu uślizgu. Także to, co teraz robimy, robił też i wcześniej. Następnej procedury na odpalonym silniku nie dało się wykonać.
więc na razie po prostu, na razie bez stresu, a zaraz zobaczymy dalej. Jest teraz asystent startu nieaktywny, po prostu po tych procedurach też trzeba się przejechać autem i skasować błędy. Bo inaczej coś tam jeszcze będzie pokazywać. Udało się wszystko, także zaraz skasuję błędy, trzeba po prostu przejechać się na próbę i jeszcze raz skasować ewentualnie i tyle. To Sebuś, my jedziemy na próbę emeczką, a tobie wjadę E46 na uszczelniacz wybieraka, bo tam podobno bardzo mocno cieknie, zobaczysz. Dobra. I podciągnąć ręczny, któraś strona nie trzyma. Okej. Okay. Ładna ta emeczka, nie? Taki jest. Szczerze, aż nie do wiary, że ta wiązka była taka zniszczona, ale reszta wiązek była w porządku, wiesz? Po prostu ta otulina ze starości, aha, z przegrzania się rozpadła, wiesz? No dobra, sobie włączymy ogrzewanko może. Wszystko fajnie, polskie menu też. No tak, bardzo fajnie ten. Zresztą były właściciel auta to... znany kierowca wyścigowy, instruktor, komentator F1. Nie zdradzimy kto, bo może sobie tego nie życzy. No to lecimy, tak? Tak jest. Jedziemy może sobie właśnie w tym lightowym automacie, nie? Tak. A później pozmieniamy, to jedziemy. Też nikt się jeszcze rozgrzeje do końca. Dobrze, zobaczymy jak tam później poleją. O kurde, full. No i tak to. Oglądałeś F1 wczoraj? No całego nie, ale coś tam wiem. Coś tam wiesz, tak? Tak. No kurde, powiem ci. Szczerze zawsze wiedziałem, że Russell to jest zajebisty kierowca. Aha. Wiesz, Polacy po nim jeździli, jak był w teamie z Robertem, ale jednak powiem ci, potrafi jeździć. Pokazał Bottasowi, gdzie jego miejsce, szczerze. No, tylko tyle, że Mercedes dał ciała, no. On też był w bolidzie Hamiltona, no. Nie no wiadomo, właśnie, jakby Bottas pojechał bolidem Hamiltona, a raz Bottasa. No to też prawda, nie? Ale to trudno powiedzieć, to tak, tylko możemy sobie robić, wiesz, domysły. Tak. No. Generalnie szkoda mi jest, że Verstappen i Leclerc odpadli, aha, na początku, na pierwszym okrążeniu i też trochę schrzanili sprawę Perezowi. Ale Perez z ostatniego miejsca, człowieniu, kurde. Czeko. Tak, przynajmniej dzięki temu ma bardziej spektakularne zwycięstwo. A ci powiem, w mojej ocenie to był najlepszy wyścig ery hybrydowej. Aha. Naprawdę, no tu się działo, patrz, nie było Hamiltona. To jest niesamowite, nie? Ocon też, Ocona bardzo lubię, wiesz? Kurczę, szczerze jest parę młodych wilków. No w całej, wiesz, F1 w tej chwili. Tak to wygląda, kurde. No szkoda mi Pereza, że odchodzi, no, bo to fajny kierowca jest w ogóle, nie? A jeszcze nic nie wiadomo, ilu miało odejść, a zostało. No tak. Są tacy, którzy sobie w Red Bullu na przykład nie radzą. Aczkolwiek Red Bull jest jednym z bardziej brutalnych zespołem, jeśli chodzi o faworyzowanie kierowców, wiesz? Tak to wygląda. Także wyścig był naprawdę mega. No dobra, na razie bardzo ładnie zmienia biegi. Tak. Naprawdę super. Zobacz, cyk. Nawet nie czuć. Później się troszeczkę mocniej przejedziemy, zobaczymy jak będzie na manualu, nie? Błędów nie ma żadnych. Nie. No to sprawdź. Tak. O, temperatura, jak ten sygnał, słuchajcie. Na pewno macie tak samo. Już patrzycie, co się dzieje, nie? No tu wszystkie inspekcje, płyny i tak dalej. Będzie trzeba to sprawdzić, nie? Bo nowy właściciel, mimo to, że nie
niedawno był wymieniany olej, zażyczył sobie pełny taki serwis od początku. I ja to uważam za słuszne. Kontrola najwyższą formą zaufania. Czyli jak sobie zrobisz, tak będziesz wiedział od samego początku, nie? Uważam, że nawet kupując C46 warto zrobić serwis na początek, a co dopiero taki samochód. Dokładnie, nie? A wracając jeszcze do F1, widziałeś łzy Pereza? Zadowolenie, szczęście, euforię, to wszystko. Wiesz, Hamilton to jak staje na podium, no to on to odhacza. No tak. I kolejne rekordy bije, tak? A Perez to po prostu było widać, wydarzenie niesamowite i aż normalnie serce się raduje, no powiem tak. Myślę, że trochę się naczekał na to pierwsze miejsce, bo już jest w formule od kilku sezonów. No powiem ci, Hulkenbergowi się nie udało, nie? Tyle lat jeździł i się nie udało. A Checo dał radę, no kurde, super. Cieszę się z tego. Uwielbiam takie zwycięstwa, no. To jest niesamowite. No ciekawe, jakby było, wiesz, jakby Verstappen nie odpadł, nie? No tak. To by tam kąsał, byśmy zobaczyli, jak to by było, nie? No ale tak przynajmniej jest fajna historia. Tak, i tak, taki wyścig zapadnie w pamięci na długo, nie? Dokładnie. I tyle, no. Zobaczymy, jaki będzie przyszły sezon, bo ten sezon to też, ja powiem ci szczerze, że ja te wyścigi to też tak oglądam. Aha. Po prostu jak, no, nie ma tych emocji, nie dzieje się przez to wszystko. Fajnie też, bo trochę inne tory zostały, na innych torach były wyścigi niż miało być, nie? Teraz ta nitka też była zmieniona, tak, nie? Tak, skinitka też była zmieniona, wiesz. Ale nic, fajnie, tutaj wszystko chodzi, silnik rozgrzany, przełączamy na M. I zobaczymy sobie, jak będzie teraz zmieniał w manualu, nie? No to jest niesamowite. Dobrze chodzi. Ale cichutki ten wydech jest. Taki naprawdę, powiem ci. Nie wiem, tu wszystko jest ogniną. Tu jest mega full ogniną. Nie ma tej. Dzień dobry, Adamku, chwilę proszę poczekać. Tak. A śruby tak. Nie ma? Będzie jutro, tak? Dobra. Dobrze, wie pan co, bo tak, oprócz tego uszczelniacza wybieraka, to tak, zestaw lewy stoi na dębowo, czy coś tam biło, koła, czy coś? U mnie? Znaczy, nie wiem, czy pan dobrze dzwoni. No, bardzo dobrze dzwonię, bardzo, tak. A to nic nie biło, nie miałem takich żadnych tych. A nie biło kierownicą, nie ściągało w lewo, nie hamowało lepiej którąś stroną? Może troszkę ściągało, czasami miałem takie wrażenie, ale zawsze mi się wydawało, że to jest kwestia nawierzchni. Nie. No jest po prostu zacisk do regeneracji, lewy przód i przewód, przewód od przepływomierza do przepustnicy jeszcze do wymiany. My to wszystko na dziś zrobimy. Tak. A dobrze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem powiedzieć, dodać. Bo jak na początku, jak brałem ten samochód 6 lat temu, to wskaźnik oleju pokazywał mi między bagnet między kreskami i to samo mi pokazywała, zapala się lampka. A teraz mi się zapaliła lampka, jak było poniżej tej kreska. Także nie wiem, czy tam się przesunął na dół ten czujnik od poziomu oleju, czy... Nie sądzę. Niemożliwe. To po prostu też... On czasami z opóźnieniem po prostu informuje, także tutaj to... No trzeba sobie od czasu do czasu bagnetem sprawdzić, tak żeby była pewność 100%, nie? Aha, dobra. No to przepraszam, że zauważyłem. No dobra, to my z tym...
to my z tym wszystkim działamy, będzie 720 zł, wszystko wyjdzie, także tak. Części dobrze, zamówione będą dziękuję. Dzisiaj. Dobra, to do usłyszenia. Dobrze, dobrze. Do usłyszenia, dziękuję. Widzę odpowietrzanko. Tak, zgadza się. Czyli tą jedną gumę miał już wymienioną, widzę. Tak, i nawet pamiętam, że ja to robiłem. No tak, dobra. Wujek wyjeżdża z motorownią, widzę. Tak. Jedziemy z silnikiem w dół. Oczywiście trzeba pilnować, żeby czegoś nie urwać. No dobrze. Właśnie Kamil poinformował mnie, że auto, w którym robił głowicę, jest gotowe do jazdy testowej. Jazda testowa, tak? Tak. Samochód był już wygrzewany 2 razy. Teraz czas po prostu na jazdę testową. Błędy pokasowane? Tak. No dobra, to lecimy razem. Zobaczysz sobie też, jak to chodzi, nie? A tutaj widzę, porządki robisz małe. No, już narzędzia z grubsza pochowałem, chcę ogarnąć te kuwetki, tu jakiś złom. No dobra, to co, to lecimy. Mhm. No dymić nie dymi, ale ma jeszcze jakieś takie wahnięcia. No dobra, nie ma co, trzeba przejechać, zrobić tą jazdę testową i wtedy zobaczymy jeszcze raz diagnostykę i tak dalej, nie? Tak. No, wcześniej to dymił tak, że jak parowóz. Rozgrzeje się też, zobaczymy poziom oleju, ale to chyba było sprawdzane, tak Kamil? Był sprawdzany. Dolałeś ileś tam oleju? Tak. Dobra. Wracamy z jazdy testowej. Jak się przyciśnie tak powyżej 5000, to mruga kontrolka od silnika. Wygląda mi to na problem z którąś z cewek. I słychać jeszcze jakieś takie świerszczenie. Trzeba zobaczyć, czy to nie jest wina. O, ma szarpnięcia takie. Czy to nie będzie wina rolki, bo napinacz został wymieniony, a może pasek po prostu jest do wymiany. Także zaraz dojedziemy do warsztatu, zrobimy diagnostykę, no i działamy dalej. No i proszę bardzo, wujek wyjechał. Tak, to jest wszędzie czyściutko, co? Tak. No bo wiesz, tutaj myśmy wszystko robili. Ała, ale się uderzyło. Czysto, sucho, ale co z tego? No właśnie. Jest jeszcze jeden temat. Po zdjęciu czapek może się okazać, że są cylindry porysowane. Dokładnie tak. I wtedy to jest już silnik do wymiany. To jest z drugiej strony dla mnie lepiej, bo nie będę składał tego. No dobra, jedziemy na tą próbę. Powiedz mi, Kamil, co tu było. Znaczy tak, zgłaszał tutaj komputer, że są zamienione sondy przed katalizatorem i wypadanie zaponu na 2 cylindrach. Ja te sondy sobie znaczyłem, więc wątpię, że były źle wpięte, ale na wszelki wypadek po prostu je zamieniliśmy i tyle, no, kasuję błędy i jedziemy zobaczyć. No tak, i zobaczymy, czy będzie lepiej chodził, ale jest już błąd, czek, na stałe, wiesz? Aha. Wydaje mi się, że będzie trzeba wrócić do tego, a problem tkwi w instalacji gazowej, wiesz? Aha. Czyli gazownik musi tam zobaczyć, czy jest wszystko dobrze podłączone. Ja nawet nie wiem, czy jest sens jechać na próbę. A, pomysł na gazie teraz jest, to teraz nie skasuje. To on teraz nie skasuje tego błędu, ale jest błąd, od razu wywaliło. Aha. A jak je zapniesz normalnie, to czeka, nie wyrzuca od razu. Czyli podłączone jest dobrze. A ty teraz źle. No teraz źle, podłączyłeś ty dobrze. No. Mhm. Dobra, to podłączaj i tyle. Ja wysyłam maila do klienta, napiszę mu, w czym jest problem i tyle. No i tak. No dobra. Max. Dobra, opuścimy go całkiem, wiesz? Tak, niech sobie dobije. Niech sobie dobije. To przy kompresorze, wiesz? Także zajrzyj do przewodu, może przewód strzelił, albo coś się rozstrzeliło tam przy kompresorze. No. Dobra. Siema, siema, Robert, wiesz co, zawór taki strzelił w kompresorze i tak naprawdę kompresor muszę zawieźć do regeneracji cały. Oni tam za regenerację koło tysiaka biorą, a odnośnie poduszek, poduszki jeszcze trzymają, ale szczerze to są słabiutkie, mega słabiutkie. I one są po 700 zł są poduszki, takie lepsze. Wiem, no one nie
zniszczyli mi jakieś, wiesz, bo ja się zastanawiam, czy nie sprzedać tego samochodu i nie zmienić. Mm-hmm. Zróbmy na razie to, co trzeba, no bo dobra. Teraz kompresor zrobimy, a później poduszki, no to chyba to nie koliduje. Tam, nie koliduje, czy, nie? Nie koliduje. No dobra, to no, tak no, robimy. Zróbmy na razie to, co trzeba zrobić, bo... Dobra. Bo, no. Rozumiem, dobra. Powiedz mi, na kiedy będzie? No dzisiaj zawiozę, jak będą mieli na wymiankę, to będzie dziś, jak nie, no to na jutro pewnie zrobią, no. Dobra, to wiesz, pośpiechu nie ma, mam dobra. Czym jeździć, to może być na jutro, chyba że byłby dzisiaj tam gdzieś około 17. No to dam znać. Zadzwoń do sobie, go od razu zabiorę, jak nie, to mm-hmm. jutro po pracy. Dobra, dzięki, hejka, cześć. No, dobra, dzięki, dar. No Kamil autko poskładał, to po głowicy, zaraz napiszę maila do klienta, opiszę, w czym jest problem, że musi jeszcze sobie do gazownika pojechać, a tymczasem wjeżdżamy do Kamila piękną alpinką. To są porządne samochody. Takich już nigdy nie będą produkować. Nic dziwnego, że ludzie kupują takie auta i wstawiają pod kołderkę. Albo jeżdżą i mają radość z jazdy. No dobrze, Kamil, wziąłeś kartę od auta? Nie, zaraz weź. No tutaj podłączę. Jest stare złącze, zrób diagnostykę, zobaczymy co jest. W każdym razie kolektor ssący na pewno jest do zdjęcia. A ja w międzyczasie idę przestawić samochód, który wjechał do nas na serwis. Pamiętacie ten samochód, prawda? No właśnie, przyjechał. Zrobimy o tym oddzielny odcinek zupełnie. Ciekawe jest tak. Ile pan mówił, że przejechało? 3 z kawałkiem? Tak, 3900. 3400. 3400. 3400. No, trzeba dolać. No to już właśnie, czyli no. Na 3400 wystarczyło. Tak. To trzeba całą wlać. Tak naprawdę, całą. No i teraz zobaczymy, co powinno drugie tyle, powinno tak, znowu tak. Teraz tak, dokładnie. No. No, przyjadę po 1000, zobaczymy. No, czyli gdzieś tam na 10 tysięcy trzy razy trzeba dolać, no, olej. No, to nie tak tragicznie. To nie jest tak tragicznie. Wcześniej nie było gorzej, źle. Nie? Tak mi się wydaje, że wcześniej no, tak, było tak, gorzej. Tak, tak, tak. To po założeniu gazu tak się porobiło. No, tak to jest. No, i teraz jest super. No i dobrze. No, i tak no, zostawiamy nie. I tyle. To trzeba sobie pamiętać. To ja wyrzucę. No dobrze, to dziękuję. Dobra, to panie tyle. Adamie. Jak tylko przyjdzie ten obraz, to dam znać, nie? I tyle. Wszystkiego dobrego. Dobrze. A ja dzwonię w sprawie silniczka. Silniczka, czy pasuje termin, tak nie? Dobra, dada. Dzięki. Dziękuję uprzejmie. No jak Sebastian? Rzeczywiście nadębowo stoi? Tak. No fioletowa tarcza w ogóle. No. Dobra, to załatw. Słuchaj Sebastian, to jak zrobisz te hamulce, odpowietrzysz i tak dalej, to byś się wziął za dokończenie tego X-a piątego. Zobacz ten wyciek, skąd on tam jest, jak coś tu trzeba ogarnąć. Kamil w międzyczasie jeszcze podłączy go pod komputer, bo jak byłem na jeździe testowej, to coś syczy, tak jakby przewód strzelił, czy coś takiego, nie? Dobra. No. Okej. Okay. Na 99% możemy potwierdzić, że to przez głowicę wciąga olej. Zobacz, jak jest zaciągnięty olej z prowadnic zaworów. No tak. No i tak jest na każdym cylindrze. No tak. O, cieknie. Normalnie cieknie olej z tego, z prowadnic zaworowych. Także to na 99% to będą... No dobra, to zdejmiesz czapki, to będziemy wtedy wiedzieć, tak nie? Tutaj do alpinki, Kamil, zaraz dam ci wszystkie uszczelki, ale w międzyczasie, zanim zaczniesz to robić, masz tu kluczyki od X-a piątego. Zrób diagnostykę i skonsultuj z Sebastianem co i jak w dalszym etapie. A ja po prostu już dzisiaj kończę robotę, bo muszę parę spraw pozałatwiać. Także kochani, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego.